Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ręcznik do osuszania od CarPro. Tak jak widać, takie cudo. Bardzo duży, duży ręcznik, mięsisty, naprawdę bomba. W dotyku rewelacja. Wymiary tego skurczybyka gdzieś tu były, zaraz. Duży, bynajmniej duży, 70x80, także kozak, naprawdę kozak. Co do samego ręcznika. Folia, zaraz, wiesz co, momencik, odłożę sobie folię tutaj, żeby mi nie targała się po glebie. Dostałem go do testów od miejscowego szamana. Sławku, dziękuję bardzo. I od razu powiem. Bardzo podobny jest do mikrofibry do osuszania od polskiego producenta, od polskiej firmy. I tak samo niestety przy osuszaniu klei się do lakieru. I tylko i wyłącznie jakbym miał go używać, to u mnie na karbon. Z tego względu, że zostają takie mazy, tak jakby tej wody nie ciągnął. On potężne ilości wody przyjmuje, naprawdę potężne, niesamowite. Ale na lakierze niestety zostają mazy, zresztą zobaczysz to na końcu filmu. I niestety Sławko, on wraca do ciebie. Fajny, mięciutki, naprawdę przyjemny w dotyku, rewelacyjny, ale niestety nie dla mnie. A do karbonu już mam, więc tutaj no niestety mnie nie urzekł. O, może tak i... W tym momencie zapraszam Cię do dalszej części filmu, w której chciałbym Ci pokazać właśnie porównanie z zawodnikiem, który jest co najmniej o połowę tańszy. Co najmniej, bo ten chyba 100 parę złotych kosztuje, tamten z tego co pamiętam 50 zł, więc różnica jest kolosalna. A zobacz jak to wygląda przy osuszaniu. Z mojej strony wszystko, zapraszam Cię do dalszej części filmu, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!